Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy. Oczywiście w Harry Potter i Insygnia Śmierci, część druga. Aha, i tutaj zaczynamy, bo wtedy się gra... Aha, tu gra się zapisuje, wiecie, automatycznie, ale też różnie, co nie jak... A dobra, okej. Trzeba przechodzić coraz... Wydawam się! Serio? Pięknie. Poszedł sobie do góry. Dobra, i teraz co ja muszę tu w ogóle zrobić? Wow, serio? Hej, proste! Specjalny rozkaz. Nikt nie przejdzie. Jesteś pewny, że nikt nie przejdzie? Tu jeszcze jeden jest. Nie taki już dzielny, no boże. Jesteśmy już blisko skarbca. Dobra, wyjdziecie za mną? Chodźcie tutaj. Ejo. No jesteśmy już na miejscu, ale co mam tu w ogóle zrobić? Brodnego! Może to nie tutaj? A, tutaj! Serio? Przejdź do skarbca. Aha, teraz tutaj. Co to wygląda? Dalej w dół. Jak w dół? W dół? Tutaj. Czy to nie tutaj? Nie, to nie tutaj. Dobra, to chyba na dół. A, okej. Czekajcie, jak to się robiło, żeby pokazało mi drogę, gdzie mam iść? Aha. Oni prowadzą mnie. Praktycznie. Tak można powiedzieć. No idź, Ronie, szybciej, kurde. Tędy muszę iść, dobra. Okej, nie ma problemu. Czemu to tak cicho? Ja myślałem, by to trzeba inaczej. No, i dalej nie wiemy, co tam jest. No serio, tu coś jest podejrzanie. Co nie? Skąd tu tyle dymu? Trochę tu ciepło. Czy coś się pali? Czekaj chwilę. To nie jest zwykły ogień, to... O kurde! Wiedziałem! Co mam napierdzielać w niego? O ja pierdzielę. Traktowano go po barbarzyńsku. O ja pierdzielę. O kurde! Co mam zrobić z nim? Z dziadem. Jest ślepy. I tak dałby sobie jednak sobą radę. Musimy przejść tego stąd. Spotkamy Grywka i Bogroda po drugiej stronie. Idę pierwszy. Wyczekajcie do góry. Tak. Zaczekamy tu. Dobra. Skoro musimy. Bądź ostrożny, Harry. Uważaj, Harry! Zaczekaj, aż przestanie ziać ogniem. A potem nie! O kurde! Serio? Kurde, serio? Dobra, jeszcze raz, ja tu będę więcej razy lamił w to, zwykle. Co nie? Będę pierwszy. Wyczekajcie, aż przejdę za smok. Dobra, okej. Okay. Aha, tu mam protego. Dobra. Kurde, skurczybyk, to nie jest tego smoka. Harry, spróbuj go nie krzywdzić. Dobra. Stań za pilarami, Harry. I uważaj, co ja robię? Kurde. Hermiona, weź się, gdyby Czarny to był, zamknij wiedziałby się. Co z tym zrobić. Uważaj, Harry! Dobra, i teraz trzeba nie uważać. Wiem, o co chodzi tutaj, tak mniej więcej. Biedaczysko, ewidentnie był źle traktowany. To nie jego wina. No kurde! Klikałem spację! Kunia, niedobrze.
Jeszcze raz. Dobra, okej. Na pewno źle mu pod ziemią. No na pewno. Stań za pilarami, Harry, i uważaj na ogień z jego pyska. Uwaga, Harry! Jest rozgrabiony! Uważaj, stary! Dobra, spokojnie, synu. Znaczy, Ronie, spokojnie. Te gobliny to świry, żeby trzymać smoka. No, kurde, klikałem spację! Czy to tak specjalnie musi? Kurde, spiruny, bez przesady już. Klikałem spację, no. No kurde, bez kitu. Ja pierdzielę, jak ja mam to przejść? No co będzie tego, kurde? Co, że to od tyłu go? Zniszczy wszystko! A nie, nie mogę, szkoda. Stań za pilarami, Harry, i uważaj na ogień z jego pyska. Oj, dobra, Hermiona, zamknij się już, kurnia. Jak go miniemy? Uważaj, Harry! Albo od razu przejść. Nie wiem, czy by mi się udało tak przejść szybko. Czekajcie, 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 tak? Kurde, no. Spiruny, nie da rady jednak. Ja pierdzielę, jak ja mam ukryć się za tym filarem, kurde, uszkodzonym. No ludzie. Ja już tu chyba po trasze chodzę, zaraz przejdziemy, spokojnie. A tu jest chyba Horcrux, tak mi się wydaje, jak powiedział ten Ron. Czy to Hermiona mówiła chyba? Stań za pilarami, Harry, i uważaj na ogień z jego pyska. Uważaj na ogień, stary! Uważaj, stary! Spokojnie, synu. Czy Ronie, spokojnie. Spokojnie. Jest! Udało mi się! O! Harry, bądź ostrożny! Kręć poza! Tego bliżej to szukuje! Chyba nie spoka! Uwaga, Harry! Jest rozdrażniony! Okej. Jesteśmy już. Tam! Horcrux! Puchar Helgi Hufflepuff! Ach, twarzy! Pododawali zaklęcia Gemino i Flagrante! Wszystko, co dotkniecie, poparzy was i się rozmnoży! Ja pierdzielę! Zmiażdżę nas! Szybciej! Harry! Jak dosięgnąć pucharu? Mieczem! O kurde! Harry! Patrz! O! Puchar! Tutaj! Mamy umowę, Gryfku. Mówiłem, że wprowadzę. Nie było mowy o wyprowadzeniu. Dziadzie ty wpiskany. Masz pomysł, Hermiono? Relacjo! Jazda! O kurde, serio? Nie ma to jak na smoku lecieć. Dobre. Dobre, dobre. Ale fajnie. To było genialne. Przerażające, ale genialne. Spadamy! Skaczmy! Jak fajnie skoczyli. Co jest? Widziałem Voldemorta. Wie, że polujemy na Horcruxy. Pozwoliłeś mu? Harry! Nie przeszkodzę temu. Słuchaj, w Hogwarcie jest Horcrux, coś związanego z Ravenclawem. Musimy tam iść.
Jest problem. To dyrektor Snape. Nie wyjdziemy tak sobie. Udamy się do Hogsmeade, do Miodowego Królestwa i przez tajne przejście w piwnicy. Kurde, niestety to jest już dyrektorem Snape. Ale jak? Jakim cudem? Ulica Hogsmeade. Okej. Pewnie każą mi też, jak to się mówi, iść pod peleryno, co nie? Jak zwykle. Czy to nie będzie tak, jak w pierwszej części było? A zaraz zobaczymy, co nie przecież. Nic ci nie jest, stary? Dziwnie będzie wrócić do Hogsmeade. W porządku, Harry. Chodźmy do Miodowego Królestwa i dostańmy się do Hogwartu. Co jest? Co to za hałas? To zaklęcie zawodzące! Musieli wiedzieć, że się tu zjawimy! Wiejmy stąd! Dokąd to, Potter? Gdzieś się wybierasz, Potter? Tak, pewnie. Nie daj mu zwiać! Kurde, chwila. Dorwiem was! Czekajcie, tam. Jesteś pewny? Tu są! O kurde. O ja pierdzielę. Atakujcie w nich jakoś, nie wiem. O shit. Co tu robisz, Potter? To nie w porządku. Widzę go. Wiedzieliśmy, że spróbujesz. Drekwota! Wyśmiecie! Pyp, padnie stąd. Wypad. O Jezu. Hermiona, nie strasz mnie, okej? O, Expelliarmus. No jak ja mam przejść tędy? Dobra, Ron. To tylko wioska pełna śmierciożerców. Nie ma sprawy. Tylko. Kurde. Gdzie jest tu jakieś przejście? Ludzie. Aha, okej. Dzięki, Hermiona, dzięki. O, się! Teraz już wiedzą, że tu jesteśmy! Expelliarmus! Łapać chłopaka! To rozkaz czarnego pana! Dobre! Nie ma tak szans! Dobra, pięknie. Na pewno próbują się dostać do szkoły. No, to Potter! To ja myślałem, że kto inny. O shit. Serio? Lepiej stąd iść. Więcej ich usłyszy zaklęcie zawodzące. Czekajcie, ile mamy już odblokowanych tych zaklęć? Dwa dopiero, mało co nie, powiem wam szczerze. A czekajcie, dodatki. Co tu jeszcze w ogóle mamy? Postaci? Tu tylko jedno mam chyba odblokowaną. Muzyka 0. Nie, postaci czego jedna? Dobra. No otwieraj, Hermiona, to. No, otwieraj, otwieraj. No, bardzo pięknie, dobrze. I teraz tu będą kolejne te, kurde, ludzie. Pewnie. Którędy teraz? Tędy?
informacji. Jaka muzyka spokojna, kurczę, co nie teraz. No na pewno musi być. No otwieraj, otwieraj, otwieraj to. Co ty tu robisz? Nic mi nie jest. Ja lubię na pewno. Spójrzcie. Tam. Złapią nas, nie przejdziemy pół tej ulicy, stary. Harry, możesz zrobić przejście? Drętwota! Jest tutaj! Pudło! Ucieka Potter, ani drgni! Harry Potter jest tu! Dobra, chodźcie tutaj. Walcz z wrogami, tylko gdzie one są teraz? Ci wrogowie. Wow, co jest? Zerknij do tyłu na ulicę! Jest ich więcej! Oh shit! Drętwota! Wypadnie stąd, okej? Mamy cię, Potter! Ani rusz! Dobrze jest. Serio? Kurde, za dużo was tu jest. Pięknie. Wszyscy? Czy nie wszyscy? Chyba nie, ale ta muzyka niespokojna jakaś taka. Co nie? Zatrzymać ich! Nim uciekną! Fuck! Zdrajca czystej krwi! Chcecie podnieść na nas, różdżki! Zbliża się wasz koniec! Jesteś pewny? Świetnie! Mamy ich! Są odcięci! Daj spokój, chłopcze! Rzuć różdżkę! Kurczę! Dobra, pięknie. Dedaj, ziomuś, dedaj, dedaj. Dobrze zrobisz. Mają być zaklęcia? O kurde. Co to było? Czego go zbugowało? Dobre. Wszyscy? Chyba wszyscy teraz już. Dobra, fajnie, pięknie, piękniuśko. Zawaliście. Okej, okay, fajnie. O, jest, tutaj. Co to było? Wow! Dobra, pięknie. Po prostu jest tu zbyt wiele kryjówek dla śmierciożerców. Okej, okay. No Hermiona prowadź pierwsza, albo Tyron. Bo ja nie wiem, gdzie mam iść. Krótko mówiąc. Punkt kontrolny, fajnie. O nie. O shit. Uwaga, znowu. Pięknie. A tylko jeden, serio? Dobra, pięknie. Padłeś! Padłeś! Głupi śmieciu! Pięknie! Pięknie! Dedaj! Głupi śmieciu! Czekajcie, tak?
Pięknie. To Potter! Nie ma prawa uciec! Wszyscy? Chyba wszyscy na to wygląda tutaj u zabici. Bardzo pięknie. Albo i nie wszyscy. Tu coś jest nie będzie ha... Ej, gdzie wy idziecie? Tędy? Ej, czemu ten? Wow! Uważajcie! Czyż nie mi Lucy? Wiedzieli, że tędy pójdzie tam. Czekali na was. Spadaj! Spadaj, mała. No spadaj! Nie tak łatwo nam się schować, co? No. Pięknie. No chodźcie już. Okej, okay. Punkt kontrolny, czy jeszcze nie ma punktu kontrolnego? O nie, tu coś będzie nie halo. Szkoda, że to już nie ta wioska, którą pamiętamy. No. No dobra! Drętwota! Co byś od jakbym trafił? No kurde, na co wyczekata? Idziecie? Idziecie, dobra. Myślisz, że Hogwart jest bezpieczny? Mam nadzieję, ale po prostu nie wiem. Tu coś będzie zaraz, a może i nie będzie, ale kto wie, to może być nieciekawie, bo tu ktoś może zaraz przyjść, ci ze śmiercożerców, czy, no czy te wrogowie, co nie? Chroncie mnie, spróbuję ją otworzyć. O Boże, nie! Już prawie gotowe! Już wszyscy? Sprawdźmy, co tam jest. Dobra. Już prawie dotarliśmy. Harry, oni wiedzieli, że się zjawimy. To może być kolejna pułapka. Tego jednak nie wiemy. Poza tym nie mamy przecież innych pomysłów. Drętwota! Śmierciorzeczcy w maskach są gorsi! Mango! Bierzcie go! To chłopak! Bez sensu, nigdy nie dotrzemy do Miodowego Królestwa! Tędy, Harry! Kryjcie się w hali targowej! Drętwota! Drętwota! Cofnąć się! Dobrze! Minie się jedzie! Dorwiemy was! Mamy go! To drętwota! Nie martw! Mamy tu jednego! Nadchodzą dementorzy!
Rzuć Expecto Patronum, Harry! O nie! Expecto Patronum! Tutaj, Potter! Głupcy! Po co tu przychodzicie? Pan jest Aberforth, brat Dumbledora. Wiecie, jakie to niebezpieczne? Pana brat dał nam zadanie do wykonania. Musimy dostać się do Hogwartu. Dziś w nocy. Ariana, wiecie, co robić. Panie Dumbledore, dziękuję. Okej, jesteśmy w Hogwarcie, ale fajnie. Neville? Wierzyłem w ciebie. Pokój życzeń. To jedyna droga w tej z powrotem. Wszędzie pełno śmierciożerców i dementorów. I jak jest Neville? Ze Snape'em jako dyrektorem? Prawie go nie widuję. To Karołów trzeba się pilnować. Odpowiadają za dyscyplinę. Powiedzcie proszę innym, że Harry wrócił. No dobra, jaki jest plan, Harry? Jest tu coś związanego z Ravenclawem, schowane w zamku. Może nam pomóc pokonać sam wiesz kogo. Masz jakiś pomysł? Diadem Rowena Ravenclaw. Coś jak korona. Zaginął wieki temu. Harry! Snape wie, że byłeś w Hogsmeade. Zbiera wszystkich w wielkiej sali. Teraz. Dowiedziałem się, że Harry'ego Pottera widziano w Hogsmeade. Wdrożyliśmy strategie obronne, by zagwarantować, że jest noga Harry'ego Pottera czyżby nie postanie w Hogwarcie. No to chyba macie problem z zabezpieczeniami. I to raczej poważny, obawiam się, dyrektorze. Jak śmiesz zająć miejsce Dumbledora? Powiedz, jak patrząc mu w oczy, zabiłeś go! Powiedz im! Myślisz, że dzielny jesteś przychodząc tutaj, co? No. Świadczy to raczej o głupocie! Dręczwoda! Ale kto? Przemów chłopku do rozumu! No nie wiem, Anikusie! Jest taki uparty! Podjąć punkty Gryfona. Jak łatwo jest, nie? 30 punktów sam raz. Próbujesz się ukryć? No? Pięknie. Halo, Berbo. Czarny pan cię ukaże. Pięknie, dawaj, 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 Harry, dawaj. Nie schowasz się, chłopcze. Jesteś pewny? Jaka mina? What the fuck? Dawaj, 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 dawaj. Pięknie. Przestań się chować. Będę. I co teraz?
Nie stawaj na drodze czarnemu panu, Minerwo. Dobrze, Harry. Zajmę się profesorem Snape'em. Oj, nie wiem. O kur... Nie gadacie, że ja będę musiał z nim... Jesteś tchórzem, Severusie. Zawsze byłeś. Drętwota! Serio? O kurde. Jak mu napierdzielam? Daj mi go, Minerwo. Nie zniosę tego! Dobre! Bądź rozsądny, Minerwo. Gdzie ty jesteś? Co za dziad? Wróć do swoich uczniów. Potrzebuję twoich zachęt. Aj, fuck. Zawsze sprawiał problemy. To chyba wystarczy. Prawda, panie dyrektorze? Ja zajmę się Potterem. Co mam wiedzieć o nie? Pięknie. Jest! Udało się. I co, dziadzie? Pizgany w piruny. Tchórz! Tchórz! Wasz dyrektor uciekł, jak się wydaje. Nie chcę was skrzywdzić. Dajcie mi Harry'ego Pottera, a ja Voldemort nie tknę Hogwartu. Dajcie mi Pottera, a ja was nagrodzę. Zakładam, że wrócił pan nie bez powodu, panie Potter. Czego pan potrzebuje? Czasu. Czasu na znalezienie diademu Ravenclaw. Rób, co musisz robić. Zabezpieczymy zamek. Dzięki, panie Minerwo, McGonagall. Panna Weasley, Finnegan, mam dla was zadanie. Fajnie. Zdajesz sobie sprawę, że nie zdołamy powstrzymywać bez końca sama wiesz kogo. To nie znaczy, że nie możemy go opóźnić. Pierdotum lokomot! Hogwart jest zagrożony! Obsadźcie granice i chronicie go! Protego Maxima! Przypomniała mi się bariera z Gothica jedynki, z dwójki i z trójki. Znaczy nie, w dwójce nie było, przepraszam. Nie zdołam w trójce zniszczyć. Była. Zniszczyłeś dziennik to Marilla Quenbazyliszka, tak? A... Gdzie możemy taki znaleźć? Pójdziemy do komnaty tajemnic. Dobrze. Weźcie mapę Huncfotów. Łatwiej mnie znajdziecie. Okej, ataki mogą nadchodzić ze wszystkich stron. Uważaj na... Czego ja mam iść? Wow. Dobrze, moi drodzy. W kolejnym odcinku się uzajmiemy oczywiście znalezieniem tylko kła z bazyliszka pewnie, ale w tej chwili się z wami żegnam i widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Cześć!